Siema ludzie, tutaj Mani Nowy Lis. Dzisiaj to ja prowadzę z wami odcinek, ponieważ kojot po prostu jest kojotem, poszedł na łowy, jest jak tym się steruje. No, więc zaczynamy, tak, chodzimy sobie, patrzcie, pobiegniemy nawet. I skacz, no skacz, miał iść skacz, dlaczego zrzuciłam trupa? O, tam jest krzyknik jakiś. Skrzynia! O! Gdzie jest nasz hajs? O kurwa. Zabij go! No zabij go! O! Skoczyłam! O! Nawet skacze tak! O! Złapałam! To jest śmieszne. Zabijecie. O. Czemu nie mogę. Co, zbugowałeś się? Gdzie mam misję? A, tutaj. Dobra, to skoczymy. Jak tam dojść? Ha! Masz stara baba. Hey! Hold still, you runt! I've got a message for you! Co się czujesz? O! O kurwa! Co ci chciałam? O kurwa! No, to by było na tyle z mojej gry. No i to się skończyło. Się pobawiła. Także wracamy do normalnej, niekalecznej gry. Nieprawda, ja w to umiem grać, prawda? Napiszcie w komentarzach, jak wam się podobała moja gra. Twój gameplay. Mój gameplay, no dokładnie. Co by na to, może stworzę swój własny kanał. Znaczy, już mam swój własny kanał. No. Ale mam tylko 4 subskrybentów, nie to co kojot. A ja 24. Oddaj trochę subów. Nie. Oddaj trochę subów. O, czekaj, coś, o, czekaj. Wypadałoby się trochę dozbroić. A mam w ogóle jakieś pieniądze? Musisz iść po skrzynkę do tej kawiarenki. Tak, tylko ile mam pieniędzy? Jak ja mogę to zobaczyć? Nie możesz. To jest jakaś skrzynka faktycznie. Ja bym musiał iść do jakiegoś sklepu się dozbroić. Nie, na razie to pierdzielę w takim razie. O! Złap to! No ej. A, już zostało zebrane. No. Aha. Nie, nie wiem. No ale aż to... A, został już odblokowany. To... O, to znowu ten złodziej. Dobra, pierwszego. Nie chcę mi się wygonić. Jak możesz. Ja mogę tak sobie po prostu skrzynię otworzyć? Nikt się nie przypruje. Ile mam pieniędzy? Może teraz zobaczę. Nie zobaczysz. A nie, masz. A, mam 2400 z kawałkiem. 2434. Dobra, tu jest chyba sklep. Jakbym kupił chociaż jakieś rękawiczki albo coś, będzie dobrze. Musisz zabrać swoje 60 dolców. Gdzie jest sklep? Tutaj jest sklep. No, nie chcę zapomnieć wszystkiego. Ja chcę uzupełnić wyposażenie. Ile? No dużo bym zapłacił. Wyposażenie. Kolory, nie głowa. Dawaj, bądź biało-czerwony. Patriotą bądź. Nie, ale tak jest ładne. O, takie ładniejsze. No ale mnie nie stać. Nie, mam najlepsze na razie, jakie jest dla mnie dostępne, bo... A nie, nie, no nie, nie, nie mam pieniędzy. To jest całkiem ładne. Nie. Wyglądasz jak żeglarz. Jestem żeglarzem. O, ten jest ładny. Tak, taki jest bardzo ładny. Don Juan de Valgodescon. Pardon? Coś tam pikło. Nie, tutaj na razie mnie nic nie stać. Przed ramiona może? Ale też mam całkiem nie najgorsze. To wygląda jak to paskudne. Średniowieczne. A te ładne. Muszkietiera. A co ja tutaj mam? Obrażenia i hałas, tylko zwiększone obrażenia i zmniejszone hałas. Myślałam, że powiesz obroża. Przepraszam. To jest całkiem niezłe. Tylko czy to mi zwiększy? Bier. A może jest coś lepszego? No zwiększy.
Nie, te są, kosztują tyle, że... Zwiększy ci. Niewidzialność i walka wręcz. No to kupię dziada. Piknie. Masz rękawiczki. Rękawiczkę. Może nogi? Jedno. No tak, bo on ma tylko jedną rękę. Jak ja mam te, ja mam teraz takie gówniaki? Te jakie nogawice? O, te ładne były tam. Ale mnie nie stać. Które te? Nie. Te? Nie, niżej. Nie. O, jak Geralt trochę. Jak Geralt? No. O, te ładne. No, ale mnie nie stać. Te też w sumie ładne. No, ale mnie nie stać. Czemu? Bo nie mam pieniędzy. Dobra, może jakiś pas dokupię. To pasy nie powinny być drogie. Aha. Pasy nie powinny być drogie. 1000 funtów. Czekaj, tu mam bomby dymne do 4, hukowe do 3 i amunicja do 3. Dymne, hukowe. Mi by amunicja naprawdę się przydała. Ale amunicja tu jest do 3, a tam miałem do 2. Jest trochę gówno. Chyba. Tak, miałem 4, 3, 3. No to gorsze są te pasy, szczerze mówiąc, wszystkie inne. A na resztę mnie nie stać. I wszystkie brzydkie. Dobra, ile mam już w ogóle tych punktów, tych takich... Dobra, no na nic mniej więcej nie stać, szczerze mówiąc. Mam cały czas jednak jeszcze za mały poziom. Nie wiem, co bym mógł dowalić w takim razie. Może jakiś kaptur? Może mnie będzie stać? Ja mam chyba ten jeden z bardziej gównianych kapturów. Nawet nie wiem, który ja teraz noszę aktualnie. Ten. Chyba. Kaptur wojskowy. Ten wygląda całkiem ładnie. Ten też jest całkiem niezły. Ten ładny. A który ja teraz noszę? Ten noszę. Zasięg wzroku, pieniądze i zdrowie większe. Zasięg wzroku... Oj, czas trwania. Ten jest lepszy. A na tym by nie było stać? Raczej nie. Na żaden by mnie tutaj nie było stać, niestety. A ten wygląda naprawdę zacnie. A ten? Ten jakbyś był bezdomny. Może jestem bezdomny. Nie, też ładnie. Dobra, weźmy ten. Wygląda spoko. No, mało hejsiwa masz, mało. Trudno. A umiejętności? A poziom... A właściwie mógłbym wykupić, bo mam 8 już tego, ale bym chciał zobaczyć. No i niestety poziom mi cały czas nie wzrósł. Bo to chyba zależało od umiejętności, prawda? A, właśnie nie wiem. Teraz zobaczymy. Coś tutaj kupiłem, żeby strzelać. Ukończ sekwencję drugą. No mam zrobione, tylko co to jest? Skład asasyna. Co to jest skład? Ale to straszna skład asasyna. A, ja to kupiłem do tego kaptura. No trudno. Nie, sekundę, co to? Może uzupełnić zapas bomb oraz innych przedmiotów użytku. No ja tego nie mam, więc... O, bomby sakiewka, to by było niegłupie. Granaty ogłuszające, ale bomby sakiewka? To mogło być fajne. No przydałoby się, nie raz już. Wykorzystałeś tylko 2 punkty umiejętności? Tak, a mam jeszcze tutaj jeszcze coś do wzięcia mam. Wytrychy, w ogóle nie będę w to inwestował, bo to sobie przebranie jest no słabe. To też jest słabe. A na resztę mnie nie stać, bo nie mam w sekwencji 5 ani innej ukończonej. Także zdrowie? Strać. Zdrowie, o właśnie. Zdolność leczenia pobliskich graczy. Aha, zajebiście. Zdolność leczenia większego... O, to się przyda, bo to na pewno. Padam jak mucha. Ty? No. To ja to przed chwilą umarłam jak ja też umierałem. Gruba skóra, okej, okay, tu jest git. Walka wręcz może coś jeszcze, całe 4 punkty. To może się przydać nawet. No właściwie na tych dużych suczy synów bierzemy. No. No i na nic mnie chyba więcej nie będzie już stać. Także dwa pół... A nie, coś tu jeszcze było, że na dystans. No nie, ale tu już też nic nie mogę kupić więcej za bardzo.
Skład Asyna jest gówniany. A te bomby ogłuszające? Masz jeszcze dwa punkty, to nie byłoby głupie. Teoretycznie tak, ale dzięki temu będę mógł na inne sobie wydać. No. To nie, na razie zostawię to. Niestety cały czas mamy drugi poziom. Może zrobię jakąś misję poboczną, bo cały czas lecimy w tą fabułę. Właściwie to by... Zobacz na to, żeby odcinek był taki, chociaż mnie no to nie zagłosuje ci. Raczej dużo do gadania nie mają w tej chwili. Dobra, napiszcie pod tym odcinkiem, czy chcecie trochę więcej takich z pobocznych. Misjami pobocznymi, czy jednak wolicie najpierw główną fabułę, a dopiero później poboczne. Napiszcie jak wolicie. No. Ja myślę, że to można tak trochę pomieszać, to będzie faktycznie... całkiem niezłe, no bo wtedy będę mógł łapać sobie punkty i kasę przede wszystkim. No, doświadczenie. Ale biegnij, biegnij. Robimy na razie jakieś takie poboczne tutaj, co są. Tu są. A co to za niebieskie? O, czy panie, czemu zabiłeś? No bo byli źli. Aha, okej. To mogę ich zabijać, jak są źli. Your voice down, you're raving like a madman. Tak to się kończy. Przyszukaj. Tylko zobacz, czy nie ma policjantów. No, chyba nie. Nie. La Tusk? Tusk? No, no chyba że by Tusk się nie ucieszył. To Tusk. Aha, dlaczego oni go biją? O, 3,5 kafla, no to kurde. Bierzemy. Mamy kogoś zabić? Nie, okradnij cel. No to nie będzie ultra trudne, bo jest w tłumie, czyli będzie... A, Kochomba biega? A nie, on jest w kawiarni. Albo po drugiej stronie ulicy. Kurwa, nie wiem, kogo mam okraść. Aha, idzie tutaj. Nie, to będziemy się kitrać w tłumie jednak. Nie wiem, czy on mnie może wykryć, czy nie. No w ogóle użył tych dymowych. Ty, bo zaraz już nie masz komputerza. Już jest git. Tak, on jest tym czerwonym, on cię może rozpoznać. Chyba tak. O, akurat wchodzi w tłum. Głupiec. Już to było dziecinna igraszka, jak to mówi pan doktor. Kontynuuj. Zabij! O, ty chujku. Ktoś jeszcze? Już! Aha, okej. Dobra, to było dosyć szybkie. I wpadło mi 3,5 kafla, więc kurczę. I 3 wytrychy nawet. Może to jest sposób, żeby troszkę pieniędzy zarobić. No to na pewno. Likwiduj cel. Wyzwolenie kobiet. Uwielbiam likwidować cele. Co ma być? Wyzwolenie kobiet? Tak. Dosłownie. Jak to dosłownie? No, tak się nazywa misja. Wyzwolenie kobiet. Dosłownie. Może trzeba... Nie wiem, trzy kropeczki dosłownie. Ta, co to jest to czerwone? Uważaj, na czwarty jest. Strać go. Jestem na drugim, jestem silniejszy. Bij go. Widzisz, to wytrącenie z równowagi jest całkiem spoko. Co? O? Wytrącenie z równowagi. A ja to zrobiłem? No, już kilka razy to tutaj zrobiłeś. Aha, aha, to dobrze, nawet nie zauważyłem. Myślę, że to się trzeba jakoś specjalnie robić, to jest... Spacją. To ja tego nie robiłem, chyba. Nie. Puść się. Opuść się, spuść się. 1500 za zabójstwo tak mało, a za kradzież tyle pieniędzy. Zlikwiduj cel. Jest, uwielbiam likwidować cel. 0 na 1. To jeszcze nie. Hopla na górę, hopla na górę. Zeskoczymy na niego z góry i zrobimy mu niespodziankę. Nawet się kurwa nie zorientuje. Wielbiam takie.
Nikt się tym nie przejął. O kurde. Co? I masz nieodkrytą dzielnicę. No tak, bo to jest nieodkryta, ale niestety kawałeczek jest do... No to idź zobacz. Ja bym jednak porobił jeszcze ten, jak one stoją, są tutaj tak... A co to miało do wyzwolenia kobiet w ogóle? Że zabiłem tego typa? Nie wiem. Też właśnie nie wiem. Do góry. Hoplej do góry. Może jednak nam się uda jeszcze ruszyć tą misję główną. Tylko muszę trochę hajsu jeszcze nazbierać, kupię jeszcze coś, może jakiś pancerz? Hoplej. Jak ty skaczesz? No jak Spider-Man na sterydach. Jakby jak był taki film kiedyś. Taki francuski film chyba. Jeśli nie chcesz mojej zguby. Nie. A czy to nie był przypadkiem ten Dana Browna jakiś? Co tam byli tacy mnisi ubrani na brązowo, którzy tak pojebanie szybko biegali. Tacy mnisi ubrani na brązowo, co nie mieli twarzy. Jeżeli wiecie, o czym to on mówi, też to napiszcie w komentarzu. Był kiedyś taki film i oni tak podobnie biegali, tak jak tacy pojebani. Zlikwiduj cel. To będzie dla mnie przyjemność. To będzie trochę trudny cel. Zobacz na jego życie. Tutaj. Wyżyć. Faktycznie. Ale myślę, że to będzie raczej... Myślę, że to jednak będzie dosyć proste. Tam się ktoś pruje. No chodźmy jeszcze tam do góry. No może sobie wyłączyć wzrok. Nie, spokojnie. Takie awangardowe rzeczy nie będą potrzebne. A, kolega nawet nie zauważył. Policja? Nie. Ale koledzy są. Wystarać na kolegów. To miałeś skrzynkę. Wiem, ale skrzynkę musiałbym otwierać. O, znowu to jest jakieś zadanie. No, ejże. Nowi miastowi. Dobra, robimy to. Będę miał naprawdę zaraz mnóstwo kasy. Ale doświadczenie nie zdobywasz, nie wiem czemu. Jak to nie? No nie. Albo może to jest na mały level i po prostu już tak mało wlatuje doświadczenia, że... Że się po prostu coś tak tego nie widać. Też nie wiem. Tak zgaduję. Zlikwiduj cel, och, tak. O, to jakaś potańcówka. Jezu, co on jaką dzidę wyrwał do przodu. W ogóle jestem ciekaw, bo teraz tego złotnika przecież jak złapaliśmy ostatnio. Mhm. Wydarzenie w tłumie masz za sobą, ale już je zjebałeś. Trudno. Dobra, spójrzcie na niego. Jak chodzę po Paryżu, morduję ludzi. Jest dobrze. Dobra, mam już naprawdę dużo. Mam 8 kafli. Idziemy to sprzedać. Znaczy coś kupić. Kup sobie dłuższy ten. Albo lepszy spadek. Kupić sobie dłuższy. Zniknęło. O, zabiłeś go. To są dzielne. Zabiłem ludzie. Tu był jakiś sklep. No właśnie. Hotel de la Ville. Dobra, kup mi coś, znaczy sprzedaj mi coś. Kup mi coś. Umiejętności wyposażenia. Możesz sobie wykup te wszystkie. Co? Nie, na razie chcę kupić coś dobrego. No bo broń mam całkiem wpytę. Głowa? Nie, no głowę kupiłem. Korpus. Coś lepszego? Dłuższego? Nie. Ale ten jest taki porządny. Nie. Tak. Ten jest ładny, jest bardzo podobny do tego. Identyczna, według mnie nawet ładniejszy. Ten? Ten? A ten obok? A, nie, ten nie. Wyglądam jak cipcie. Ten też nie. Na ten mnie nie stać. A na ten cztery kafle. Ten bardzo ładny. No, to właśnie... no i zdrowie ci dużo daje.
czas wykrywania, zdrowie, czas na wtopienie się w grupę, pancerz, a to co mi dawało. Właściwie to samo, ale ten mi się szczerze mówiąc bardziej podoba. No ale dobra, weźmy ten, bo ten też brzydki nie jest. A dużo nam powinno dać. Około 3000 już. Ej, co ja miałem takiego gównianego? Pas? Nogi. Nogi miałem takie gówniane. Faktycznie. No, ale już mnie średnio stać. Na coś porządniejszego. Te są całkiem. No. Ale nie stać no, mnie. Co? Ale zdrowie masz niższe. Dobra, strać na razie na to. Na razie muszę biegać w tym, co mam. No i cały czas mi nie wzrósł poziom. Nie rozumiem tego. Moim zdaniem poziom ci wzrasta, kiedy robisz misję, ale... Nie wiem. No ale nie mogę... Znaczy, misję mogę pójść zrobić, ale... Nie chcę tam dopuścić. Uzupełnimy wszystko. No i już, no. Dobra, no nic więcej nie kupię. Może musisz robić jakieś misje dla asasyna? No być może, w ogóle nie wiem. No bo na razie robiłeś tylko te niebieskie. Dobra, idziemy do misji. Trudno, no nie wiem, zobaczymy. Też mamy 21 minut. Zaczekaj, no, chociaż... No bo teraz też faktycznie bez sensu misję zaczynać. Jaką masz mapkę? Jakaś mapkę. Pokaż, co to masz. Co to są te czerwone? Skrzynie. Nie, te ludziki czerwone. Te, co są obok ciebie. To? O, to. To są misje, że mogę z kimś grać. Tak? Tak. Aha. Z kimś. Okay. Mhm. Masz mam jakieś coś. Pomóż za chuj ustawioną akcję z Rejnowskiej Slaba i Czarne Kompanie. Czekaj, a weź ten niżej trochę. Tutaj też masz takie samo, te szare. Tu wyżej trochę. O, tu. Tu. Odzyskaj 3 z reagnie na zdobytych francuskich klejnot. Ale to mi nic dla asasynów chyba nie robi. Właśnie nie wiem, czym się różni to? A czym się różni to? Tu chyba robisz dla tłumu, a tu robisz dla państwa, że tak to powiem. Ho. A to z kolei co to jest? Ciekawe. Czy nie wiem, tego nie mogę jeszcze rozgryźć. No i zróbmy może to, to jest wydaje się proste. No to się teleportnij. Gdzie masz szybką podróż? No właśnie. Do sklepu nie mogę. Te strzałeczki tutaj, a co to? Nie, kurwa, to nie to. No właśnie, do strzałeczek mogę. Są jakieś bliżej? Nie. Nie za bardzo. Dobra, lecimy. Wow. 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 To ten odcinek będzie taki pod ściśle zbieranie hajsu. Hajs. Pieniądze. W ogóle dzisiaj jest stream z tego, chociaż to i tak jest nieważne, bo wy to usłyszycie w sobotę albo w niedzielę ten odcinek pójdzie, także kurwa, gdzie ja jestem? A dzisiaj będzie stream z Frostpunka. Dzisiaj, czytajcie, mamy czwartek. Nie, dzisiaj mamy wtorek. Nie, dzisiaj wtorek, pardon. Pardon? De la Croix? Ale w Peskito. Milton de Peyrac Peyrac. Fajnie. Palmerin de Lumfa. Podoba mi się ten strój, fajny jest. Widzisz? Wyglądam jak prawdziwy assassino, a nie jak jakaś podróba. Widzisz? Ja ci go wybrałam, ja. Co nie? Ja powinien zawdzięczać swojej misicy. Co dziewucha, to dziewucha. No. O, trupy. Zabij! O, masz podwójne zabójstwo? No, też wykupiłem. Nie wiedziałam. O, mydło! Jestem w ogóle bardzo ciekaw, jaki ja mam... Jaki ja mam teraz... Bomba dymna. Głośność. Żeś majstrowała przy głośności. Jak będzie za cicho, to będzie słabo. Aha, odzyskaj odcięte głowy znanych osób dla Madame Tussaud. Tussaud. Dobra. Tussaud. A. I am Madame Tussaud.
I'm adept at making wax figures and death masks. I promised the assembly I would make masks of famous victims of the guillotine. It's grisly, but it was the only way to get out of prison. And now someone has stolen the heads I was given. Okay. Could you please przeszukać to. O, teraz taki RPG troszkę. A friend found out something you might find important. She sent me this letter. O nie, 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 chcę przeczytać. Droga madam, dowiedziałem się, pewien polityk pełen dumy z powodu roli, jaką odegrał w obaleniu żyrodonistów? Dnistów? Żyrondystów. Nie wiem, kto to jest. Zamówił głowę Jacka Pierre'a Brissota, którą niedawno pani skradziono. Polityków pracuje niedaleko, kongregacjele, pani oddany przyjaciel. Okej, ale mamy trzy asystentki. Załatwić. That a soldier who guards Saint Chapelle wanted aha, the head of teraz będzie miał jej głowę. He was in love with her from afar. Przyjemnie. The judge of the Palais de Justice who condemned Jacques Hébert apparently wanted Hébert's head as a trophy. Potem tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, idziemy ich pozabijać w takim razie. Tak myślę. A nie ta zniewaga krwi głupca wymaga. Wow. Tu mamy jakiegoś blisko. Aha, zajebiście. Tam, gdzie jest pełno straży. No cóż. Nikt nie mówił, że te misje będą proste. Tak powinno być. Gdzie to jest? W to się w tłum. O kurwa, ta głowa jest tam. I tam? Dwie są tutaj? Trzy. To trzy są tutaj? Niemożliwe. Nie, zobacz, aha, ty jeszcze... masz tyle możliwości. Odzyskaj trzy głowy. Aha, czy ja mogę iść tam, tutaj, ale... Nie, pewnie tam jest głowa, tam i tam. Aha, okej, no to... Weźmy tą. No co jest? On cię patrzy, patruje cię. Ale on poszedł już sprawdzać. Ale nie mogę odzyskać tej głowy, nie wiem co się stało. Dobra, zróbmy coś miłego. Kurwa, się nie udało. Czy też jakaś głowa jest? No i chuj. Dobra, nie udało się. Ciekawe jak mogli mnie... O kurwa, nie bij mnie. Na szczęście oni są słabi. Jak barszcz. Kurwa. Aha, oni tam nie przejdą. Okej. Okay. Olali to. Nie, nie olali. A, nie mogę. Uważaj, bo zaraz się strzela. Schowaj się w sianie. Nie mogę, na mnie teraz patrz. Mam na czerwono, muszę czekać, aż będzie żółte. A tam też strażnicy są na górze. Ja już mam żółte. Nie, ale jeszcze mnie szukają. Na chwilę przeczekam i będzie git. To dlaczego mam aż tyle głów do zebrania? Nikt nie jest, skoro trzy zginęły. Dlaczego tutaj mam? Bo pewnie tu jest jedna z nich, albo masz. Aha, czyli możliwości. Muszę jedną znaleźć wśród kilku. To ma sens. To co mówisz ma sens. Tak, no.
Nieważne, nieważne, odwróć się. Now where's it gone off to? Niewłaściwie wolę. Dobra, oni powinni się stąd odwrócić. To chyba będzie tam... Aha, nie przerzuciłem niestety przez ogrodzenie. No idź tam zobacz, ja myślę, że on będzie na scenie tego wara. A pierdolę. Na razie nie mogę nic zobaczyć. O Jezus. Oni mi wkurzają, strażnicy tam. Dobra, jesteś na żółto. Ktoś cię tutaj wykrywa. No ci strażnicy, którzy tam stoją. No i dobra. Odejdź, kmieciu. Żeby to była ta. Jest. Wpierdzielamy dalej. Do góry, do góry. Ja sądzę, że to będzie głowa, ta, którą będzie najtrudniej zdobyć. Która? A, no tak, no bo w tej, no faktycznie, bo to było na tym podium. Czy podium na szubienicy, czy tam w gilotyni. Aha, zajebiście. Kolejna głowa, która będzie trudna do zdobycia, ale mamy sianko. Kurde, dobra, dobra. Mogę go zabić? No. Dobra, dało się. Dobra, tutaj nie widzę, żeby było jakoś dużo strażników. Szczerze mówiąc, nie widzę żadnego. Nie sięga cię tam obszar, nie widzisz? Tego na niebiesko? Aha, dobra, czekaj. A, no tak, czyli tu będzie git. Ale tak czy siak to wyłączymy. A, muszę jemu ukraść, okej. Okay. Dobra, jest git. On ją ukradł. Klucz związany z misją. Aha, czyli gówno. Mhm. Czyli pewnie jakaś tu... Tutaj? Nie, nie tutaj. Nie, czyli muszę iść gdzieś pewnie tutaj i znaleźć jego Havirrę, w której to będzie. Czy jakiś debil na mnie patrzy. Coś, coś ma. List. Kupiłem dwie głowy od naszego przyjaciela. Trzymam je w skrzyni w Kondriegere, a jedyny klucz mam przy sobie. Okej. Okay. Czyli gdzie mam iść? Serio, nie wiem, gdzie mam iść. Nie wiem też. Naprawdę, nie wiem, gdzie mam iść. Te obcięte głowy mnie troszeczkę tutaj robią w chuja. No zaczekaj, no. Nigdzie mnie do niczego nie prowadzi. Teraz zobaczę. Nie, jednak mnie poprowadziło, tylko ja nie jestem uważny. Teren zastrzeżony. No. Pierdol się. Wejdziemy troszkę wyżej i będzie git. Gdzie są te głowy? Tam. Da się tam wejść? Da się, idealnie. Szedłem tu jak pod ra... No, ej, że gość, o, dokładnie. Widzę, że nikogo tutaj nie ma. Nikogo tutaj nie ma. Jest milutko. Nie, ktoś jednak jest. W razie czego go zaszczelę. Mogę go ogłuszyć? Mogę. Nie będę go zabijał. Nie! O, ale ten głupi. Nie przytrzymałem tego. No,
Sorry, musiałeś zginąć. Ciekawe, czy mi to coś da. Że pomagam tej babce. Tu jest jakaś księga. Wśród innych przedmiotów na liście znajdują się skrzynia należąca do MT-go, skrzynia należąca kapitana Leona. Coś tam. Tu jest jakiś herb też gdzieś. Jest na minimapie, także tutaj też powinien być. Ale go kurwa nie widzę. Nie, on jest gdzieś wyżej albo niżej. Tak, jest gdzieś wyżej. A tutaj się świeci jak psu jaje. Jest. Idziemy, to wracamy do pani naszej dobrodziejki. Aż po co ja to zaznaczam, skoro i tak mnie to tam prowadzi. Podziemne wejście, szkoda, że nie mogę się tutaj teleportnąć. Dobra, chyba no mi się... Nie... Idź na piechotę, będzie to. No właśnie, nie opłaca mi się w żadną stronę iść inaczej. Dobra, bo już 30 parę minut jest ten odcinek. Ultra długi, miało nie być. Oddamy główki. No to więc takie. Po sprawie. Jestem takim posłańcem z głowami. Tylko gdzie ty kurwa masz tego? W dupie. Chyba tylko tam. Chyba ty. O, fuck, fuck, fuck. Mogę na nich skoczyć? Nie, to by się nie udało. Nie, to schodzenie jest zajebiste, podoba mi się. No dawaj, zabij go. Dobra. Ochroń cywilów! Nie mogę. No nie mogę się odbić, kurwa mać. Nie, on wchodzi. Zejdź na sam dół. Czekaj, skok przy wspinaczce. Nie, ja chcę się... Nie da się. No, jestem głupi, no ale... A w tym gram mnie wkurza, bo się... Blokuje. Nie daje mi zrobić tego, co chcę. Dobra, chyba mi się udało. Poszło. Perfekcyjnie odjebany. Także idziemy dalej. Para, para, para. O, fajny cmentarzyk po środku miasta. A co? No nic. No to takie dziwne? No, taki malutki. I can make the death masks and be safe. Oh, what a world in which we live. No i pięknie. Nie wiem, czy to nam coś dało, że to była misja od asasynów. Kontynuuj. Co? Kontynuuj. No wiem, no ale to nic nie daje. Nie mam pojęcia, czy w ogóle będziemy mieli tak jak bractwo, jak w pozostałych asasynach. No nie wiem. Ciężko powiedzieć. Już należysz do bractwa. Ale nie, że na przykład mogłem sobie przyzywać asasynów. Albo tak jak było w Black Flagu, no że zarządzałem flotą i mogłem różne walki nasyłać i coś tam. Bo w poprzednich asasynach tak było, no w tym nie wiem jak będzie. Ale flotą to wtedy swoją załogę masz, a nie wiem. No ale no nie chodzi o samą zasadę, no nieważne. Dobra, no tutaj kończymy. Także dzięki za oglądanie i pa, pa.